Witam wszystkich w audycji Prosto z Kadru. Przed mikrofonem Filip Bong, za sterami Szymon Dopierała. Dzisiaj w pojedynkę chciałbym przedstawić wam różne komiksy, które dostępne są na rynku komiksowym. Oczywiście tym samym zachęcając was do tego, żeby wziąć komiks w wolnej chwili i po prostu oddać się lekturze. Dobrałem różne pozycje z różnych gatunków, tak żeby trafić oczywiście w wasze nieprzeciętne gusta, żebyście równocześnie wiedzieli, że komiks to nie tylko Kaczor Donald i Superman i że naprawdę mamy różne pozycje na rynku polskim, ale oczywiście to już za momencik, pierwsze komiksy, a na razie raczcie się muzyką, którą zapuści wam Szymon. Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny. Dawno nie było wprost z kadru o Gwiezdnych Wojnach. Gwiezdne Wojny. Wielu ludzi często narzeka, że ojejku, my nie mamy mainstreamu, nie mamy superbohateru, no bo superbohaterski komiks amerykański to jednak jest ten amerykański mainstream. Okej, Egmont wydaje, Super Hero, Mucha wydaje, Hachette się pojawiło na rynku, aczkolwiek tak naprawdę okazuje się, że my mieliśmy cały czas od wielu lat mainstream amerykański, ale w postaci Gwiezdnych Wojen. Być może moje pokolenie nie jest zafascynowane Gwiezdnymi Wojnami tak bardzo, zwłaszcza tymi nowymi historiami, bo oczywiście przecież jak powstały pierwsze filmy z tej serii, to przecież no, do tej pory ludzie zakochiwali się, prawda, oglądają po raz tysięczny nową wersję filmu, starą wersję filmu. Aczkolwiek w momencie, kiedy Disney przejął, wykupił prawa autorskie do Gwiezdnych Wojen, no to niestety, albo stety, pojawiło się mnóstwo seriali animowanych, obietnica kolejnych filmów popularnych, jeszcze więcej komiksów. I to nie do końca może odpowiadać niektórym fanom, że mamy komiksy o jakichś tam bohaterach, którzy, nie wiem, oni byli raptem raz wspomnieni gdzieś tam przez sekundę na wersji bez cięć reżyserskich w trzeciej części filmu, czy coś takiego. Także mam tutaj mnóstwo bohaterów, których niekoniecznie znamy. Dzisiaj przyniosłem do radia komiks wydawnictwa Egmont. Star Wars, Rycerze Starej Republiki, tom 10, zatytułowany Wojna. Obserwujemy historię młodego Jedi zwanego Zane Karika, którego, jak się okazuje, kiedyś oskarżono o morderstwa. On jest przecież pacyfistą i w ogóle jest taką czarną owcą, takim brzydkim kaczątkiem wszystkich Jedi. Ogółem trwa wojna między Mandalorianami a Republiką i on został wcielony do Armii Republiki, zaciągnięty siłą i pod dowództwem Dallana Morvisa musi walczyć na plaży na planecie Essien z owymi mandarynkami. No, trudna nazwa. Mandalorianami. Jakbym się nauczył na pamięć, to bym pewnie już wyćwiczył, połamał sobie język, ale mówił płynnie i elegancko. W każdym razie on nie jest jedynym Jedi w trakcie tej wojny, ponieważ pojawia się również Doriander Kace. Kace. Jak to się czyta? To w końcu jest język z innych galaktyk, więc Doriander Kace. Problem polega na tym, że armia republikańska zostaje wzięta do niewoli dzięki sprytnemu fortelowi Mandalorian i nasz główny bohater Zane Karik zostaje wcielony do armii przeciwników Republiki i znów musi walczyć, ale tym razem przeciw Republice, tak jak powiedziałem. A to, że on jest pacyfistą, to sprawia mu wiele problemów, ponieważ on nie chce zabijać, on wszystkich również nawołuje do tego, żeby nie zabijać. On jest w ogóle mistrzem forteli, jak się okazuje w tym komiksie. Oprócz niego do wojska przeciwników Republiki zostaje również wcielony Dallan Morvis, czyli ten dowódca, który ma wielkie ambicje, żeby coś osiągnąć w swoim życiu, zdobyć jakieś stanowisko wojskowe. No i mamy tutaj właśnie połączenie dwóch skrajnych punktów, kiedy oni chcą, oczywiście muszą w jakiś tam sposób współpracować, żeby wyrwać się spod tej niewoli i wrócić właśnie do swoich rodzinnych stron. Wcześniej wspomniany Doriander Kace odgrywa tutaj wielką rolę, ponieważ on się okazuje tak na dobrą sprawę sympatykiem Mandalorian i tak na dobrą sprawę ściemniał, że walczy dla Republiki. Poznajemy jego historię, że on był wychowywany, że coś tam i on jaki ma cel. No tutaj od razu wam uchylę. On chce pojmać
młodych padawanów z planety Dantooine, żeby wychować ich z przeciwnikami Republiki i tym samym nauczyć Jedi szanować życie, niezależnie czy to życie sprawia problemy i problemy interesom Republiki, czy jest właśnie należy do Republiki. Czyli w sumie chwalebny cel, ale złymi środkami to chce osiągnąć. Także historia na parędziesiąt stron w kolorze, bardzo ładnie narysowana, to jest po prostu realizm. No, to jest w końcu mainstream amerykański, więc który charakteryzuje się realistyczną szatą graficzną, więc myślę, że jest jak najbardziej przystępny dla każdego czytelnika. Komiks to jest zamknięta całość. Nie trzeba teoretycznie znać żadnych historii wcześniej, żadnych historii później, żeby połapać się, o co chodzi. Przynajmniej ja się połapałem, a teoretycznie wziąłem to do ręki tak wyciągnięte z całej serii. I czyta to się jak po prostu niczym ogląda pełnometrażowy film. Także dla wszystkich miłośników Gwiezdnych Wojen myślę, że to będzie bardzo przyjemna lektura. Tym bardziej, że no, są tam rozwinięte różne cechy kultury poszczególnych ras, zwłaszcza tych Mandalorian. Poznajemy kolejnych bohaterów. Gratka dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. No oczywiście z wydawnictwa Egmont. Także tom 10 Wojna z serii Rycerze Starej Republiki. Wydawnictwo Egmont skrupulatnie od wielu, wielu miesięcy wydaje komiksy spod szyldu Gwiezdne Wojny. Ma różne serie. To są takie, oprócz zeszytówek, są również takie tomiki, które są lepiej wydane, ponieważ ta okładka jest taka bardziej tekturowa. To są często dłuższe historie, zamknięte całości i z mojego punktu widzenia historie są oczywiście dużo, dużo lepsze. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować Star Wars Mroczne Czasy, tak się nazywa ta cała seria. Tom 5, który zatytułowany jest Wyjście z Głuszy. Ogółem pojawia tutaj się Lord Vader, także myślę, że wszyscy fani Mrocznego Imperatora będą jak najbardziej zadowoleni, pomimo tego, że on na dobrą sprawę jest tutaj drugoplanową postacią. Na pierwsze skrzypce gra Jedi Das Jenir, który ma to nieszczęście, że jest ścigany przez wszystkich. I przez Vadera, i przez tajemniczego asasyna, i przez załogę Uhumele. Oczywiście różni ludzie, którzy go ścigają, mają różne intencje i dlaczego chcą go złapać, co mu chcą zrobić i po co, i co ma z tym związek ich sprawy. W ogóle dlaczego wszystko skieruje się na biednego Jedi, no to oczywiście odkryjecie sami, ponieważ różni bohaterowie, różne wątki, aczkolwiek cały komiks to jest jedna wielka ucieczka. Zanim przejdę do dalszej części omawiania tej historii, chciałbym zwrócić uwagę, że historia rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach ukazanych w filmie Zemsta Sithów i jednocześnie z kontynuacją opowieści wydanej w komiksie Star Wars Mroczne Czasy, tom 4, Niebieskie Żniwa. Także w tym momencie jesteście świadom, w którym miejscu czasoprzestrzeni Wielkiego Uniwersum Gwiezdnych Wojen ma miejsce ten komiks. Oprócz Das Jenir ma również piękną towarzyszkę Ember Hanelki, która cały czas z nim przebywa, aczkolwiek myślę, że jej obecność będzie się podobać zwłaszcza męskiemu odbiorcy, ponieważ akurat rysownik przyodział ją w takie lateksowe leginsy, które się cały czas zmienią przez cały komiks i ona przez cały komiks ich nie zdejmuje. Warto zaznaczyć w ogóle, że oczywiście rysunki Douglasa Whitleya z kolorami Dana Jacksona należą do mainstreamu amerykańskiego, także, który charakteryzuje się po prostu czystym realizmem. Także myślę, sceny, kiedy owa bohaterka sięga po coś, kuca, tudzież na czworakach, no dobra, za bardzo wybiegam te wyobraźnią, w każdym razie podkreśla bardzo kobiece kształty jej poza, plus te lateksowe leginsy. No niestety, myślę, że wielu odbiorców na dobrą sprawę
będzie się denerwować z czegoś takiego. Ja osobiście jestem przeciwny temu, żeby zawsze do komiksów wciskać po prostu pięknych ludzi. Okej, ja rozumiem, że piękno się sprzedaje i tak dalej. Aczkolwiek często jest tak, że głównymi bohaterami są ludzie zwykli, prawda? Mamy historię jakiegoś Jedi. Okej, nie jest jakiś, tylko jakiś typowy Jedi. Ale on nie był wcześniej jakimś modelem, tylko zwykłym tam człowiekiem czy reprezentantem innej rasy. Brakuje mi po prostu brzydkich ludzi, brzydkich, normalnych ludzi. Ja wiem, że kontrastem do pięknych twarzy bohaterek i bohaterów są tutaj różne humanoidalne istoty, różni reprezentanci z innych planet i to oczywiście kontrastuje, aczkolwiek myślę, że wielu z was w jakiś tam sposób jest wkurzonych na to, że jeśli jest komiks superbohaterski, to wszystkie bohaterki mają talię osy, wielki biust, a wszyscy bohaterowie są napakowani, jakby pół życia stracili na siłowni i cały czas byli na cyklu czeskiej metki. No tak nie jest w rzeczywistości, prawda? To w japońskich komiksach akurat mi się podoba, że ci bohaterowie są chudzi. No to, że Japończycy są chudzi, bo wcinają ryby, to inna sprawa. Aczkolwiek taka mała dygresja a propos właśnie przedstawiania pięknych i powabnych bohaterów w komiksach. Akcja schodzi na pustynię. Nie schodzi na pustynię, ponieważ awaryjnie muszą lądować na pewnej planecie. Tutaj oczywiście zaczynają się podchody, ponieważ nasz Jedi Das Jemir wie doskonale, że są śledzeni, musi zgubić ogon, a za nim podąża tajemniczy zabójca, a za nim podąża jeszcze Lord Vader. Także sytuacja naprawdę wygląda na mocno przerąbaną, po prostu. Dochodzi oczywiście do wielkiego finału, do wielkiej konfrontacji, ale tutaj już nie będę uchylał żadnego rąbka tajemnicy, ponieważ chciałbym was zachęcić do tego, żeby sięgnąć po prostu po ten komiks i oddać się lekturze, którą przygotował dla was Randy Stradley. Także tom piąty, zatytułowany Wyjście z głuszy, to jest osobna historia, zamknięta całość, jak większość chyba, jak nie wszystkie komiksy właśnie z serii Mroczne Czasy albo Rycerze Starej Republiki charakteryzują się tym, że są to długie historie opowiedziane od początku do końca. Także jeśli jesteście fanami bardziej filmów fabularnych, filmów pełnometrażowych z Gwiezdnymi Wojnami, nie lubicie seriali, krótkich historyjek, to w tym momencie jak najbardziej tego typu komiksy was zasysą. Także wydawnictwo Egmont z serią Star Wars Mroczne Czasy, tomem piątym zatytułowanym Wyjście z głuszy. Wydawnictwo komiksowe ostatnimi czasy wydało na rynku polskim taką serię Wieże Boy z Maury. Dzisiaj przyniosłem do radia tom piąty zatytułowany Alda, a jak słuchacie, jeśli słuchacie prosto z kadru w miarę regularnie, to wiecie, że kolejne tomy przedstawiałem wam w poprzednich audycjach. Autorem jest Herman, jeden z klasyków, jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców komiksu europejskiego. Zazwyczaj Wieże Boy z Maury charakteryzowały się tym, że jakby opowiadały historię chłopstwa i jakiegoś tam drobnego mieszczaństwa, czasem pokazując klasę rycerską. Oczywiście akcja dzieje się jakoś w czasach, kiedy były zamki. Może w ten sposób. To jest dobre określenie. W czasach, kiedy były zamki. W pierwszych tomach poznawaliśmy bohaterów, którzy później przewijali się w kolejnych. I to jest dosyć istotna informacja, ponieważ tak jak każdy tom można wziąć nie znając poprzednich, tak jak tom piąty, owszem, również można wziąć nie znając poprzednich, aczkolwiek tutaj łączą się wątki, które rozpoczęły się już w tomie pierwszym. Aczkolwiek nie trzeba znać do końca tomu pierwszego, jednak znajomość tych wszystkich poprzednich czterech albumów pozwala nam, czytelnikom, dostrzec, jakie zmiany nastąpiły w poszczególnych bohaterach oraz dostrzec, jak zmieniła się kreska autora Hermana, który na początku właśnie bardziej operował kolorem, a później przeszedł bardziej do takiego drobiazgowego kreskowania swoich rysunków. Ale okej, o czym jest tom piąty? Nasz drogi
Aymar The Boys Maury ze swoim wspaniałym giermkiem Oliwierem dochodzą do pewnej miejscowości, takiej drewnianego grodu, w którym rządzi Yvon The Portal. I tutaj pojawia się od razu intryga, ponieważ na początku komiksu dowiadujemy się, że gdzieś grasuje banda zbójów, na czele których stoi tajemniczy jegomość, który nie ma jednej ręki. I to od razu przypomina nam postać Germaina, który został w pierwszym tomie niesprawiedliwie osądzony o zabójstwo jednej dziewczyny i został w tym momencie okaleczony, właśnie parząc mu jedną z dłoni. On w tym momencie faktycznie w tomie piątym stoi na czele tej zbójeckiej szajki, która napada na kupców, morduje ich, zabiera im wszystkie dobra, ale warto przypomnieć, że w tomie pierwszym on był zwykłym chłopem, który pomagał przy budowie katedry, który był niewinny, który przez to, że był niesłusznie osądzony, musiał później jakby wejść do tej grupy żebraków, który po prostu dostał tak po dupie, że szczerze mówiąc nie dziwię się, że on zszedł aż na tak złą drogę. Przypominam, że w tomie trzecim on poznał grupę kuglarzy, z którym właśnie, która nauczyła go złodziejstwa, a która to grupa się rozdzieliła i którą po prostu z tej grupy na pewno warto zapamiętać Aldę, która również pojawia się w tym tomie i która rozpoznaje Germaina i doprowadza do wielkiego spotkania. Jeśli pamiętacie tom pierwszy, to pamiętacie również, że nasz pozytywny bohater Aymar The Boys Maury ze swoim giermkiem Oliwierem uratowali Germaina od niesłusznego skazania i tutaj również dochodzi do wielkiego spotkania. Oczywiście na dworze tego pana Yvona The Portala jest również wielka tajemnica, aczkolwiek myślę, że już uchyliłem na tyle dużo rąbków tajemnicy, że nie warto, żebym dalej się rozwodził na temat scenariusza, ponieważ tracilibyście przyjemność z poznawania, co też przygotował dla was Herman. Ponieważ jakby łączą te się wszystkie wątki, jeśli faktycznie polubiliście tą serię, to warto, żebyście właśnie tom piąty przyswoili z jak najmniej zapisaną kartą, z jak najmniejszą wiedzą na ten temat. Natomiast tych z was, którzy nie orientują się, czym charakteryzują się wieże Boys Maury. Wcześniej powiedziałem, że to są czasy, kiedy były jeszcze zamki, czyli oczywiście rycerze, chłopi, mieszczaństwo. Herman w swoich komiksach pokazuje brutalne życie, ale naprawdę brutalne życie biednych, prostych ludzi, którzy nie są oszczędzani przez świat, przez innych ludzi, którzy po prostu tułają się od problemu do problemu i dla nich jedynym celem jest to, żeby mieć co zjeść następnego dnia. Ale oprócz tego ostatnie komiksy, ostatnie tomy z tej serii charakteryzuje się naprawdę wartką akcją w klimatach oczywiście rycerskich. Nie ma tutaj magii, od razu zaznaczam. Nie ma magii, także nie jest to fantastyka, tylko fikcja historyczna. A w tomie piątej oczywiście mamy akcję, mamy oblężenie tej twierdzy, co również jest bardzo fajnym widokiem, naprawdę świetne jest to oblężenie, rewelacyjne. Znam wielu ludzi, którzy bardzo lubią filmy z tą tematyką i w tym momencie również do was nawołuję, że jeśli lubicie właśnie tego typu zjawiska, to w tym momencie tom piąty będzie dla was najlepszy z tych wszystkich pięciu, które do tej pory wydało wydawnictwo komiksowe. A oprócz tego tajemnica, ucieczka z lochów oraz wielka miłość. Także zapraszam was gorąco. Wierzę, Boys Maury komiks, jeden z klasyków komiksu europejskiego, także warto naprawdę się z nim zapoznać. Coś dla miłośników komiksu japońskiego. Wydawnictwo JPF rozpoczęło taką serię, która zwie się Kobato. Przyniosłem do radia tom pierwszy właśnie tej serii, która tworzona jest przez grupę Clamp. A dlaczego grupa? Ponieważ to jest po prostu japońska grupa mangaczek. Została ona założona w latach 80. i na swoim koncie właśnie ma już parę komiksów. Kobato zadebiutowało w styczniu 2005 roku w magazynie Monthly Sunday Gen X i jest to historia, której po pierwszym tomie trudno stwierdzić, w jaką stronę do końca pójdzie. Główną bohaterką jest Hanato Kobato, która jest taką dziewczyną, jak od początku ma się wrażenie, że nie z tego świata.
ponieważ jakby ona poznaje współczesną Japonię, jest bardzo naiwna, aczkolwiek dobroduszna. I ta naiwność, ten brak wiedzy doprowadza ją często do takich sytuacji bardzo komicznych. Towarzyszy jej Jorogi, który jest właśnie przedstawiany w formie takiego pluszowego pieska. On tutaj pełni rolę takiego mentora Hanato Kobato, który wyznacza jej punkty, jeśli zrobiła coś dobrze, jeśli dobrze wchodzi w świat ludzi, w świat współczesnych Japończyków, a każe ją w momencie, kiedy odwala jakąś głupotę i każe ją w ten sposób, że puszcza wiązkę jakiegoś ognia czy laseru ze swojego pyszczka. Kobato ma cel i ten cel jest dosyć tajemniczy. Ona chce wypełnić butelkę cierpieniami płynącymi z ludzkich serc. I aby to zrobić, musi leczyć te serca z bólu i naprawiać po prostu, naprawiać ludzi. W jaki sposób będzie to robić? No dowiemy się na pewno z następnych tomów. Jednak tutaj grupa Clamp wprowadziła już pewne wątki. Na pewno spotykamy, pojawia się parę postaci. Na przykład Mihara Chitose, u której to Kobato wynajmuje mieszkanie. Potem Okiura Sayaka. Pod koniec tomu ona, Kobato, będzie u niej pracować, ponieważ ona prowadzi przedszkole. Tam poznaje Fujimoto Kyokazu, który również, znaczy, który jest mężczyzną i również pracuje w tym przedszkolu. To dopiero dowiadujemy się na końcu tego tomu, a przez znaczną większość mamy właśnie krótkie, zabawne historyjki, kiedy to Kobato stara się asymilować z współczesnym krajem kwitnącej wiśni. Pojawia się również tajemnicza postać Jinsei, z którym to pojedynkuje się nasz drogi Jorogi. Co z tego wyniknie? No cóż, zobaczymy, zobaczymy w kolejnych tomach. Komiks komediowy. Główną bohaterką jest właśnie taka śliczna, z wielkimi oczami panienka. Także w ten sposób wydaje się, że jednak komiks będzie kierowany do damskiego odbiorcy. Aczkolwiek no nie jest to akurat komiks przesadzony jakimiś wielkimi czułościami czy jakimiś tam sentymentalnymi motywami. Także myślę, że męski odbiorca również będzie miał przyjemność, ponieważ jest to jednak komiks humorystyczny. Pierwszy tom jest bardzo fajny. Spoko. Dobra, bardzo fajny to może jest wyolbrzymienie. Pierwszy tom jest spoko. Zobaczymy, jak się rozkręci i przedstawimy wam w radiu, co tyle więcej mówić. Oczywiście z wydawnictwa JPF. Podsumowanie dzisiejszej audycji. Przekrój przez parę komiksów. Mam nadzieję, że trafiłem w wasze gusta. Zachęcam oczywiście, żeby czytać komiksy. Zachęcam, żeby sięgać, szukać własnych tytułów, które wam się spodobają. Ja dzisiaj zaprezentowałem takie komiksy jak Star Wars, Rycerze Starej Republiki, tom 10, zatytułowany Wojna, z wydawnictwa Egmont. Dalej Star Wars, Mroczne Czasy, tom 5, Wyjście z Głuszy, również z wydawnictwa Egmont. W dalszej kolejności Wieże, Boys, Maury, tom 5, Alda, z wydawnictwo komiksowe, oraz Kobato, rozpoczęcie serii, tom 5, z wydawnictwa JPF. Żegna się z wami Szymon Dopierała, który był realizatorem dzisiejszej audycji, oraz mówiąc do mikrofonu Filip Bąk. Zachęcam was oczywiście do tego, żeby czytać komiksy. Życzę wam udanej lektury oraz mam nadzieję, że usłyszymy się oczywiście za tydzień w sobotę o godzinie 15. Trzymajcie się, cześć! Bada boom, 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 bada bo